Panie generale, powiedział pan, że w obecnym roku budżet wojska wynosi wynosi 34 miliardy złotych. W zeszłym roku ten budżet wynosił 30 miliardów złotych i z tego 15 miliardów zostało wydane na utrzymanie żołnierzy. I tutaj na przykład na wypłaty, na ich zakwaterowanie, czyli kupienie im mieszkania. I tutaj moje pytanie, czy jest sens utrzymywania 100-tysięcznej armii zawodowej, która tak naprawdę jest bardzo mała i w przypadku zaatakowania nas przez nieprzyjaciela, to każdy mężczyzna w wieku poborowym zostanie do armii zaciągnięty? Czy może lepiej dofinansowywać technologię wojskową, tak jak to zrobił Izrael? Nie, pani się troszeczkę myli. Izrael nie tylko dofinansowuje technologię, ale również swoje siły zbrojne. Proszę panią, 33 miliardy roku ubiegłego to jest cały budżet, ale jest w tym jedno zastrzeżenie. To jest kotwica budżetowa, gdzie mówi się, że 25% z tego budżetu musi być wydane na modernizację i zakupy techniczne. Musi. Pozostałe to są sprawy działalności bieżącej, szkolenie, paliwo, żywność, wypłaty i emerytury. Bo wiecie, że w MON-ie jest system emerytalny nie w ZUS-ie, tylko w MON-ie. Dlatego też, ale 25% to jest precondition. I to powoduje, że te pieniądze muszą wydać na modernizację i uzbrojenia. To wszystko, co mogę powiedzieć, ale jeśli chodzi o modernizację techniczną, to przedstawiłem pani, jakie są priorytety dzisiaj, ale tak dla waszej wiadomości, nie ma nigdzie na całym świecie armii, która miałaby w 100% nowoczesny sprzęt. Proporcje najlepsze są takie, 45% sprzętu takiego bardzo nowoczesnego, 35% zaawansowanego, wciąż z możliwością upgradingu, czyli do doskonalenia, a reszta to już taki sprzęt, no, w zasadzie nadający się do wycofania. Ale podam przykład tego upgradingu. Samolot. Średnio wiek samolotu bojowego to jest 25 do 35 lat. To jest jak z nami. Obrastamy tłuszczem, prawda, zaczynamy się marszczyć, coraz mniej jesteśmy sprawni, kolana nas bolą, jesteśmy mniej ruchliwi, mniej skaczemy. Tak samo samolotem, a to mu dokładamy awionikę, a to mu dołożymy uchwyty na bomby, na rakiety. Staje się coraz cięższy, mniej zwrotny i do pewnego momentu już się tego upgrade'u nie zrobi. Dlatego też ten sprzęt jeszcze trzymamy, on jest jeszcze zdolny bojowo, ale już nie jest tej pierwszej ligi, prawda? A jak te proporcje w polskiej armii wyglądają? Te procenty wyglądają w chwili obecnej gdzieś tak w granicach 30% nowoczesnego bardzo sprzętu. Z tym, że niektóre elementy są, tak jak mówiłem, obrona powietrzna wymaga natychmiastowej poprawy i to się robi. Gdzieś w granicach 50% takiego, który jeszcze jest dobry i można go modernizować, a reszta to jest 20%, to już jest taka, powiedzmy, liga. Do muzeum. Nie, jeszcze do muzeum nie, ale już do obrony terytorialnej na przykład można broń strzelecka niektóra. Ale jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć. O polskim przemyśle zbrojeniowym, który się też modernizuje, który się w tej chwili łączy. Ten Polska Grupa Zbrojeniowa łączy wszystkie różne elementy. Gdzieś coś było i tak dalej. Dlaczego dzisiaj Ukraina żąda od nas albo od świata, żebyśmy ją dozbrajali? Proszę państwa, Ukraina była czwartym eksporterem broni. Tylko wszystkie zakłady przemysłu zbrojeniowego było właśnie umieszczone we wschodniej Ukrainie. W Doniecku, w Dniepropietrowsku, w Ługańsku, w Charkowie. Wszystkie silniki do śmigłowców Mi-8, Mi-17, Mi-24, Kamowy były produkowane tam. Czyli Rosja też chce mieć kontrolę nad tym rejonem, bo te śmigłowce są rosyjskie. Silniki do rakiet i systemy manewrujące do rakiet SS-18, to jest rakieta międzykontynentalna, balistyczna, 16 tysięcy kilometrów, 6 ton ładunku. To wszystko jest tam. I dlatego dzisiaj Rosjanie, Ukraińcy zostali pozbawieni tego. W Ługańsku linie produkcji amunicji, a u nas przemysł zbrojeniowy rozmieszczony jest symetrycznie w różnych miejscach kraju i to też jest istotne. UPR, proszę.